Cześć, witam was na moim kanale. Słuchajcie, akurat już mamy za sobą pierwsze spory dotyczące praw autorskich na YouTubie. Jakiś czas temu akurat, wcale nie tak dawno, był na naszym kanale odcinek na temat właśnie sposobu na Bareję, kwarantanny, no i gdzie wykorzystaliśmy właśnie fragment właśnie filmu Stanisława Barei pod tytułem Miś, a propos właśnie biletów lotniczych. I oczywiście co do tego materiału zostało zgłoszone roszczenie a propos naruszenia praw autorskich. Jak sobie z tym poradziliśmy, zapraszam na odcinek. No proszę Państwa, jak sobie z tym poradziliśmy? Otóż w bardzo prosty sposób, po prawniczemu. Oczywiście generalnie w przypadku rozwiązywania sporów na platformie YouTube są generalnie takie trzy opcje, że uznaje się roszczenie, wdaje się w spór, albo po prostu się usuwa materiał. No, czy fragment, do którego było zgłoszone prawo autorskie. My oczywiście tutaj nic nie mieliśmy sobie do zarzucenia, gdyż doskonale znamy prawo autorskie i prawo pokrewne, a tak konkretnie artykuł 29 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zgodnie z w którym jest określone tak zwane prawo cytatu. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistą całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takim jak wyjaśnienie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości. Dodatkowo tutaj były dwie nowelizacje. Artykuł 21 znaczkiem 1. Wolno korzystać z utworów na potrzeby parodii, pastiżu lub karykatury w zakresie uzasadnionymi prawami tych gatunków twórczości. Dodatkowo artykuł 29 z indeksem 2. Wolno w sposób niezamierzony włączać utwór do innego utworu, o ile włączony utwór nie ma znaczenia dla utworu, do którego został włączony. No i proszę Państwa, akurat w odpowiedzi na naruszenie praw autorskich oczywiście nie uznaliśmy roszczeń i tutaj przeszliśmy przez tą całą procedurę, jaki proponuje YouTube a propos rozpoznawania właśnie tych sporów dotyczących praw autorskich. Z tym, że akurat też nie do końca się sugerujcie z tym, jakie powiedzmy tam kroki proponuje YouTube i jakie wyjaśnienia, gdyż no YouTube należy generalnie do Google. A jak wszyscy wiemy, no to są, Google to jest jednak firma amerykańska, więc tutaj są pewne drobne różnice a propos właśnie praw autorskich właśnie w rozumieniu prawa amerykańskiego, praw autorskich w USA i praw autorskich w Polsce. Polskie prawo autorskie jest bardziej liberalne od powiedzmy tego, co mam za oceanem. Tutaj mówimy przede wszystkim o tej kwestii dozwolonego użytku. Więc co w odpowiedzi na naruszenie tych praw autorskich wskazaliśmy, że korzystamy właśnie z tego prawa cytatu określonego w artykule 29, gdyż powiedzmy ten fragment właśnie utworu tego filmu Miś na Barei w doskonały sposób pokazywał, z jakimi absurdami prawnymi mamy do czynienia w chwili obecnej, czyli a propos właśnie kierowania na kwarantannę i próby ograniczania praw obywatelskich rozporządzeniami. Proszę Państwa, tak naprawdę odpowiedź w zasadzie składała się jedynie z zacytowania tego artykułu 29 i dosłownie jednego czy tam dwóch zdań wyjaśnienia, czyli takie, jakie ja lubię najbardziej, bez zbędnego wodoleństwa. No i no, proszę Państwa, jaki był efekt tego naszego sporu dotyczącego praw autorskich? Roszczenia dotyczące praw autorskich zostały wycofane dosłownie już po kilku godzinach od ich zgłoszenia, więc tak naprawdę cały spór zamknął się dosłownie w 5 godzinach. Chciałbym, żeby tak spory sądowe się tak szybciutko zamykały i można było tak odpowiadać jednym artykułem i to wtedy wszystko znika albo się wygrała sprawę. Życie byłoby piękne. Tak samo jak praca prawnika. No ale niestety tak lekko nie ma. Swoją drogą nawet było mnie coś zdziwione, że tak łatwo powiedzmy tutaj podmiot, który właśnie rościł sobie prawa autorskie do tego, tak łatwo odpuścił. No i swoją drogą się zastanawiałem, czy to nie był tak zwany copyright trolling. Tutaj mówię o zjawisku znanym zwłaszcza z polskiego internetu, jak powiedzmy firmy, które właśnie polujące na internautów, korzystających z torrentów, wysyłały do nich wezwanie do zapłaty na jakieś wielkie sumy pieniężne pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oczywiście generalnie te firmy, które posługiwały się tym copyright trollingiem, no to on działał w sposób nieetyczny i nielegalny. Zresztą nawet radca prawny, który wysyłał wezwania do zapłaty w imieniu takiej firmy, dostał dyscyplinarkę za po prostu kierowanie takich pism. Zresztą, jeżeli będziecie ciekawi, no to nakręcę osobny odcinek na ten temat. No i proszę Państwa, i to tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.